Serdecznie witamy w naszym studio prawe.pl pana ministra Antoniego Macierewicza. Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa. Panie ministrze, jest pan szefem zespołu badającego katastrofę smoleńską. Niedługo mija 3 lata. Proszę powiedzieć, jakie są osiągnięcia pańskiego zespołu i jak to się ma do komisji Millera? Wiemy, że są duże rozbieżności. Ludzie nie o wszystkim wiedzą. Gościliśmy tutaj akurat panią Gargas, autorkę filmu Anatomia upadku. Co pan myśli o tym filmie i o filmie, który pojawił się w National Geographic, który myślę, że narobił wiele złego? Proszę nam powiedzieć o swoich osiągnięciach. Wiele pytań i nie wiem, czy wszystko się da tak łatwo streścić, zwłaszcza, że mamy niewiele czasu. Nie chciałbym też państwa zanudzić. Wiele odpowiedzi na te pytania znajdzie się w raporcie, który będziemy przedstawiali opinii publicznej 10 kwietnia i wtedy szerzej będzie można o tym powiedzieć. Szerzej się państwo z tym zapoznają. O godzinie 14 odbędzie się specjalne posiedzenie zespołu parlamentarnego w Sejmie, ale ono będzie emitowane na zewnątrz, więc będzie można się z tym wszystkim zapoznać, ale zapraszam też prawy.pl. Bardzo mi będzie miło, jeżeli państwo się w Sejmie znajdziecie chwilę czasu, bo chcemy się i łączyć z naszymi ekspertami z zagranicy, i z Kanady, i z Australii, i ze Stanów Zjednoczonych, i z Francji dołączył nowy ekspert z Danii, który przesłał nam bardzo interesujący, ważny materiał. Więc streszczenie... Można powiedzieć, że specjaliści z najwyższej półki. Tak, to są specjaliści z najwyższej półki. To przy okazji warto sobie uświadomić, że pan doktor inżynier Berczyński ze Stanów Zjednoczonych jest nie tylko byłym inżynierem Boeinga, który projektował te samoloty, ale także po dzień dzisiejszy ekspertem Pentagonu i, co może ważniejsze w tej sprawie, którą się zajmujemy, ekspertem ICAO, czyli tej Międzynarodowej Organizacji Lotniczej, która zajmuje się właśnie wypadkami lotniczymi. Mówię o tym nie dlatego, żebym chciał chwalić zespół parlamentarny czy naszych ekspertów, tylko jest tak żenujące, gdy słyszę z ust ludzi z rządu na przykład, że oto tutaj jacyś tacy niewydarzeni eksperci. No w zespole pana Millera nie ma ani jednego eksperta z ICAO. Ci ludzie, nikt z nich nigdy nie zbadał żadnej wielkiej katastrofy lotniczej. Po prostu nie zajmowali się panie tym. Ministrze, więc ta różnica kompetencji jest gigantyczna właśnie, na rzecz zespołu parlamentarnego. Media, więc to. Na przykład wczoraj słuchałem w TVN-ie. No proszę ojca, słuchanie TVN-u nie szkodzi. Szkodzi, ale, ja wiem, szkodzi, ale szkodzi. Trzeba mieć wiedzę. Panie ministrze, wielki wysiłek trzeba wkładać na odkłamanie tego, co się mówiono, słyszy. Mówiono, że pan jest politykiem. To jest ważne, ale pan ma zespół specjalistów, prawda? Nie, dlaczego to jest ważne? Dlatego mnie wybrano, dlatego Polacy mnie wybrali, to kilkudziesięcioma tysiącami głosów, żebym prowadził politykę katolicką i polską, dobrą politykę. Jeżeli my będziemy wybierali do polityki ludzi niekompetentnych, to będziemy mieli rząd Tuska po prostu. Czyli to jest atut. Więc polityka jest jednym z najważniejszych działań ludzkich, jakie w ogóle istnieje. To jest działanie na rzecz dobra wspólnego, roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego, jak mówi święty Tomasz. Próba przekucia pojęcia polityka w obelgę jest próbą działania tych, którzy za kulisami, nie pokazując twarzy, z tyłu działając, manipulując opinią publiczną, chcieliby realizować politykę, tylko taką, której nie chcą ujawniać. Ale to abstrahuję od tego. Pan właśnie, Miller, dlatego... pan Miller tak. Który był wtedy ministrem rządu pana Donalda Tuska, był przecież też politykiem. Dzisiaj Zada. Jako wojewoda krakowski też jest politykiem i to nie jest nic złego. Problem polega na tym, że jest złym politykiem. Problem polega na tym, że jest nieuczciwym politykiem. Problem polega na tym, że jest niekompetentnym politykiem. Problem polega na tym, że napisał raport, który jest nieprawdziwy. Ale najważniejszy problem, jeżeli mówimy już o podobieństwach i różnicach między
zespołami ekspertów, a także raportami. Najważniejszy problem polega na tym, że zespół parlamentarny jest strukturą przewidzianą w konstytucji, przewidzianą w uchwałach Sejmu, jest prawną strukturą państwa polskiego, a zespół pana Millera został powołany bezprawnie. Jeden z materiałów, jeden z raportów, który dziś będziemy publikowali 10 kwietnia, autorstwa osoby naprawdę kompetentnej, dlatego że człowieka, który jest szefem Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Karskiego, pokazuje, że cały zespół Millera był bezprawny, został powołany nielegalnie, a jego raport nie ma żadnego umocowania w prawie polskim. To jest związane w ogóle ze sposobem działania rządu po tragedii smoleńskiej, które było nacechowane matactwem i takim podejmowaniem działań, żeby Polska prawnie była bezradna, żeby nawet nie miała się gdzie odwołać, żeby nawet nie miała możliwości żadnego międzynarodowego działania w tej sprawie na rzecz polskich interesów. My udowodniliśmy podczas tych prac blisko trzyletnich, że najprawdopodobniejszą hipotezą pokazującą, co naprawdę się zdarzyło, jest hipoteza wskazująca na eksplozję jako przyczynę tej tragedii. To trzeba jasno powiedzieć. To nie było nasze założenie. Bardzo długo się zastanawialiśmy, bardzo długo były prowadzone różnorodne analizy. Przez dłuższy czas wydawało się, że równorzędną analizą, koncepcją jest koncepcja po prostu katastrofy spowodowanej niewydolnością silników tego samolotu, po prostu awarią techniczną. Dzisiaj wiemy już, że tak nie było, że najprawdopodobniej czyli mieliśmy do czynienia z eksplozją, czyli z działaniem osób trzecich. Nie podchodziliście tak jak ci, którzy w mediach próbują zamieszać, że a priori mówią, że nie było żadnego zamachu, że brzoza, a wyście podeszli a posteriori, czyli przede wszystkim badanie. Przede wszystkim badanie. To jest uczciwe. A ja jestem historykiem, moja rodzina jest rodziną biologiczną, chemiczną, matematyczną. W tych sprawach fakty są najważniejsze i badanie jest najważniejsze. To, co było najbardziej uderzające i wstrząsające dla mnie. Proszę powiedzieć, w skrócie. Od początku było to, że nie badano, w ogóle nie badano faktów. Gdy na posiedzeniu naszego zespołu, naszej komisji przyszedł pan Edmund Klich, polski akredytowany, więc przedstawiciel państwa polskiego, i my go pytaliśmy: panie pułkowniku, proszę nam powiedzieć, jak badaliście brzozę, jak badaliście skrzydło, jak badaliście okoliczności tej tragedii, w której przecież brzoza odgrywa główną rolę. To on nam odpowiedział: a nie badaliśmy w ogóle. Jak to nie badaliście? Nie badaliście brzozy? Nie badaliście skrzydła? Czyli wydaliście osąd, nie zbadawszy fizycznie tych dwóch przedmiotów, które były zasadnicze dla przebiegu. On mówi: nie, a po co mieliśmy badać? Przecież jak walnęło, to urwało. Naprawdę, ja cytuję. Jest to żenujące. Ja cytuję. To było dla mnie wstrząsające. Okazuje się, że śmierć polskiego prezydenta, śmierć wszystkich dowódców rodzajów wojsk, śmierć całej polskiej elity nie zasługiwała nawet na to, żeby pan Edmund Klich przeszedł się, żeby zbadać tą brzozę 200 metrów, żeby zrobić analizę tego skrzydła, żeby zrobić badanie na to, czy był tam materiał wybuchowy, czy nie, i czy w ogóle zdarzyło się to, co nam Rosjanie opowiadają. Nie. Nie, czyli bo jak walnęło, to urwało. To jest metodologia analityczna, metodologia naukowa tych ludzi. Okazuje się, że właśnie do czego wyniki wasze doprowadziły. Nie zrobiono nawet sekcji zwłok, nie zrobiono oględzin miejsca zdarzenia, nie zrobiono oględzin zwłok tych ludzi, chociaż byli tam prokuratorzy, chociaż Rosjanie na to zezwalali. Jest pisemne porozumienie zawarte między 10 a 11 w nocy, z 10 na 11 kwietnia, między polskimi prokuratorami i rosyjskimi, które zezwala polskim prokuratorom uczestniczyć we wszystkich czynnościach, łącznie z sekcją zwłok, łącznie z badaniem wraku, wszystkiego. Nic nie zrobiono. Przepisano słowo w słowo nieomal raport pani Anodiny. Tymczasem my zleciliśmy badania zdjęć satelitarnych amerykańskich, które otrzymaliśmy, a my sięgnęliśmy po badania związane z rekonstrukcją tego wraku. Dokonaliśmy, chcę od razu powiedzieć, gdy mówię my,
to wypowiadam się no, za w imieniu zespołu. Bardzo wielką rzeszę zarówno posłów i senatorów, jest 140 senatorów i posłów. To jest 1/3 polskiego parlamentu, która jest zaangażowana w te badania. No a także bardzo wielu ekspertów, specjalistów, z których część ujawnia swoje nazwiska, jak właśnie pan profesor Nowaczek, pan profesor Binienda, pan doktor inżynier Berczyński, pan Szulandziński, pan Jürgenson z Danii i szereg innych wybitnych analityków i naukowców, ale część, zwłaszcza w Polsce, chce być anonimowi. Boją nie się, wszyscy są tak odważni, jak profesor Rońda, jak profesor Witakowski, prawda, którzy podjęli się niezależnych badań. Wielu po prostu nie chodzi o wyśmianie się, proszę ojca. No, gdyby ojciec miał perspektywę taką, że po udzieleniu wywiadu lub daniu swojej wypowiedzi będzie miał ojciec od rana do nocy kamerę TVN-u przed swoim mieszkaniem, prawda, i nieustanne napostowanie, nieustanne ataki. A dlaczego ojciec się w takie oszołomstwo wdaje? A czy ojciec ma do tego podstawy? A co ojciec skończył? A na jakie studia ojciec chodził? A czy na pewno ojciec jest pewien, że to był zamach? I tak dalej, i tak dalej. No to człowiek się wycofuje i mówi to, ja chcę to zrobić dla ojczyzny, chcę to zrobić dla prawdy, ale zrobię to w dyskrecji. Panie ministrze, czyli tak wygląda, jakby nadal służby w mediach działały. Ale proszę ojca, atak na osoby, które uczestniczą w naszych badaniach, jest nieprawdopodobny i nieustannie coraz bardziej agresywny. Dlatego też jest wiele zespołów, które z nami współdziała, ale dyskrecjonalnie. Ci, którzy dokonali, a zrobili to, rekonstrukcji całego wraku ze zdjęć samolotu. Rzeczywiście cały wrak został odbudowany, można by powiedzieć, ale w ten sposób, że badano zdjęcia z pierwszych 2 dni, bo później one były części wraku przenoszone, zmieniane, cięte, niszczone, prawda, widzieliśmy, jak to wybijane okna były, także one już były zupełnie zmienione, ale w pierwszych 2 dniach rzeczywiście te części mniej więcej leżały tam, gdzie upadły, chociaż mamy też informacje o przenoszeniu zwłaszcza dalszych i mniejszych kawałków. Ten samolot rozpadł się na dziesiątki tysięcy kawałków. Tam większość jest wielkości dłoni. I w jakim momencie... To są odłamki. W jakim momencie to się zdarzyło? Proszę ojca, powiem o rzeczy, która może państwa wstrząsnąć. Ona w pełni zostanie ujawniona dopiero 10 kwietnia, ale już dzisiaj warto o tym może powiedzieć dla państwa. Proszę sobie wyobrazić, że istnieją filmy. Istnieją 3 przez Rosjan zrobione filmy. Przez największą agencję rosyjską RIA Nowosti, państwową agencję. One zostały zrobione po rosyjsku, ale także po niemiecku i po angielsku, a więc przeznaczone były na zewnątrz, na eksport, żeby pokazać je opinii publicznej międzynarodowej, gdzie jest pokazane, jak samolot wybucha w powietrzu. Czyli Ruscy nie bali się tego pokazać, a nasi kłamali. No, wydaje się, że są 2 Rosje. W tej sprawie wydaje się, że są 2 Rosje. Tam występuje jako jeden ze świadków relacjonujących wydarzenia, bo to oczywiście jest symulacja, ale zrobiona przez nich 10 kwietnia. Występuje szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej na obwód smoleński, więc on autoryzuje swoją osobą tę wersję, w której mówi się na przykład, że wcale nie było wielkiej mgły, w której mówi się na przykład, że wcale nie było 4 podejść, tylko 1 podejście. No bo na początku było, że kilka podejść, no właśnie, kłamali. W związku z tym i ta wersja, ona została wyprodukowana, wiem, że była puszczona przynajmniej raz, ale potem zniknęła w ogóle z obiegu także rosyjskiego i zniknęła, wycofano ją ze wszystkich krajów świata. Czyli tak jakby miał ktoś interes, kłamiąc. Ale jest, istnieje, zostanie przez nas pokazana 10 kwietnia, żebyście państwo mogli to obejrzeć. To jest najlepszy dowód tego, że na samym początku sami Rosjanie byli gotowi ujawnić prawdę. Dopiero gdy pan Donald Tusk odrzucił tę propozycję, gdy przyjął propozycję pana Putina, żeby
ukryć całą prawdę. Dopiero wtedy także ta druga strona się, rosyjska, się wycofała i już nie podejmuje, przynajmniej jawnie, nie kontynuuje tej linii informacyjnej. Ale na początku tak było. Wtedy Miedwiediew napisał do Tuska, proponując mu wspólne śledztwo. Jest ten list. Można go zobaczyć. On był publikowany przez zespół parlamentarny. Już. Nie da się tego zafałszować. W Rosji istniały i nadal istnieją siły, które są zainteresowane w ujawnieniu prawdy. Tylko strona rządowa Donalda Tuska tego nie chciała. Dlaczego? To jest rzecz osobna. To będzie musiał rozstrzygnąć, moim zdaniem, sąd. Dlatego, że mamy do czynienia ze świadomym fałszowaniem i matactwem w sprawie śledztwa smoleńskiego. Świadomym działaniem na szkodę państwa polskiego. Szanowni Państwo, 30 października zeszłego roku prokuratura ujawniła, że na szczątkach tego samolotu są ślady materiałów wybuchowych. Następnie temu zaprzeczyła, ale po miesiącu na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości sam pytałem pana prokuratora Artymiaka, on tam przyznał, tak, tam był trotyl, tak, przyrządy specjalistyczne, które tam przywieźliśmy za naprawdę olbrzymie sumy dolarów nabyte, pokazały, że tam był ślady, tam były ślady trotylu. Następnie prokuratura obiecała, że w ciągu pół roku przedstawi opinii publicznej sprawozdanie z tych badań. Analiz. Właśnie mija pół roku. Właśnie mija pół roku. A to i tak jest horrendalnie długi termin na zrobienie badań, które tak naprawdę, na które potrzeba może tydzień, ale nie więcej. Pół roku sobie wzięli. Mimo to tego nie zrobili, teraz nas odsyłają, że jeszcze rok będą trwały te badania. Wróćmy do sedna. Badania Pańskiej Komisji, zespołu, wykazały, że na jakiej odległości od ziemi, na jakiej wysokości właśnie już działo się z samolotem. Proszę Państwa, pilot nie popełnił żadnego błędu. Major Arkadiusz Protasiuk 9 minut przed tymi tragicznymi wydarzeniami zapowiedział, jest to zapisane w czarnej skrzynce, że jeżeli nie będzie pogody, odejdziemy na drugi krąg w automacie. To jest dokładny cytat, każdy z Państwa może to sprawdzić. Co więcej, mimo tego, że był wprowadzany w błąd przez Moskwę, bo to Moskwa od początku do końca wydawane były rozkazy błędne przez polecenie. Generała Benediktowa z centrum w Moskwie o kryptonimie Logika. To są fakty, które znowu są niepodważalne. I na rozkaz centrali moskiewskiej kontrolerzy lotu wprowadzali w błąd. Mówię na rozkaz, dlatego, bo to, co najbardziej w tej całej sprawie jest dla mnie wstrząsające i gdybyście Państwo sięgnęli tych dokumentów, to byście przeżyli taki sam wstrząs jak ja. To jest to, że ci kontrolerzy lotu, ci, którzy byli na wieży w Smoleńsku, naprawdę próbowali uratować Polaków. Naprawdę próbowali naszą elitę ratować. Czyli oni nie byli wciągnięci w to. To jest osobna dyskusja, ja nie chcę przesądzać, jak to tam było. Bo oni są nagrane, ich prośby, błagania kierowane do Benedyktowa, do Moskwy, żeby odesłać samolot, żeby znaleźć zapasowe lotnisko i mówili, odsyłajcie, tutaj się nie da ich... Nie. A z Moskwy płynie rozkaz, macie ich przyjąć. Macie ich przyjąć. No i za czwartym razem, tam był nawet taki moment, kiedy pan Plusnin, pułkownik Plusnin, który jest na miejscu w Smoleńsku, uzyskuje zgodę centrali rosyjskiej, dobrze, to odeślemy ich na Wnukowo. Ale to trwa minutę, może dwie, a potem znowu przychodzi rozkaz, nie, macie ich przyjąć, macie ich sprowadzić. No i wtedy oni ulegają i starają się sprowadzić ich fałszywie, starają się wypełnić rozkazy, że mają podają fałszywe informacje co do tego, jak samolot jest w osi pasa i jak samolot jest na wysokości w stosunku do właściwej ścieżki schodzenia. Ale major Protasiuk nie dał się oszukać i we właściwym momencie podał komendę, która jest też zanotowana. Odchodzimy. Chociaż, powtarzam, obowiązkiem kontrolerów lotu było zamknąć lotnisko. Było tak, jak oni chcieli zrobić. Nie pozwoliła im centrala, wprowadzali w błąd majora Protasiuka. Major Protasiuk, tak jak zapowiedział 9 minut wcześniej, że jak nie będzie możliwości odejścia, to odejdzie. Taką wydał komendę. Jest w tej sprawie taki wstrząsający wywiad z jednym z najlepszych polskich pilotów, tym, który zresztą miał pilotować wówczas, który mówi, że w takiej sytuacji, gdy pada rozkaz odchodzimy,
niknie jakakolwiek dyskusja, kończy się jakakolwiek dyskusja, każdy automatycznie wykonuje czynności. Ci z Państwa, którzy żeglują, znają tę sytuację, prawda, gdy kapitan wydaje, czy sternik, bo to zwykle sternik podejmuje takie decyzje, wydaje komendę, to się tylko ją powtarza i wykonuje i już. I już, to jest automat, każdy jest do tego przyzwyczajony. Ale już chyba za nisko. Podobnie, nie byli za nisko. Nie, byli tak. Na właściwej wysokości. Tak. Byli na właściwej wysokości 100 metrów. Co więcej, do tragedii doszło w momencie, kiedy odlatywali. Byli co najmniej 36 metrów nad lotniskiem. Czyli musiały być wybuchy. Co najmniej 36 metrów i co więcej, na pewno nie ma żadnej brzozy, która by tak wysoko rosła, nie ma wątpliwości. Co więcej, na skrzynce z kokpitu, w skrzynce odnotowującej głosy, nie ma żadnego dźwięku uderzenia w drzewo. Nie ma. W odczycie rosyjskim jest, tak, rzeczywiście jest, ale potem, gdy zbadali to polscy eksperci w Krakowie, okazało się, że nie ma ani głosów generała Błasika, ani tym bardziej dźwięku uderzenia w drzewo. W tym miejscu, kiedy Rosjanie mówią, że jest dźwięk uderzenia w drzewo, polscy eksperci identyfikują dźwięk przesuwających się przedmiotów. Już rozpoczął się rozpad samolotu po eksplozji pierwszego ładunku wybuchowego. My mamy w tej sprawie ekspertyzę rosyjską. Rosyjską oraz amerykańską. Jest ekspertyza rosyjska dokonana przez prokuratorów rosyjskich natychmiast 10 kwietnia o godzinie 15:05. Oni analizują miejsce zdarzenia, idą krok po kroku i opisują, co się dzieje, co widzą. O godzinie 15 opisują między innymi tę brzozę i stwierdzają, po pierwsze, że ona jest obłamana nie na żadnych 5 metrach, ani na 7 metrach, jak teraz chce, czy 6,5. Prokuratura nie na 9 metrach, tylko metr od góry. Tylko czyli metr od góry. Wyższe. I proszę ojca, jeszcze jedna kwestia. I co więcej, najważniejsze, i identyfikują szczątki samolotu przed tą brzozą. Przed tą brzozą. No, bardzo rzadko wielkie płaty poszycia 3-metrowe lecą do tyłu. Naprawdę. To się tak samo rzadko zdarza, jak rzadko się zdarza, żeby polscy żołnierze wracający z Afganistanu tu po lewym siedzieli na skrzydłach, bo na skrzydłach znaleziono materiał wybuchowy, bo ktoś tłumaczył, że ten materiał wybuchowy, ślady materiału wybuchowego pochodzą stąd, że polscy żołnierze tam w ubrudzonych mundurach latali. No, na skrzydłach, a znaleziono materiał wybuchowy. Więc, panie ministrze, czyli... Podaję niektóre tylko tak. Dowody, żeby je wyliczyć wszystkie, musielibyśmy tak. Tutaj przeprowadzać analizę, która by trwała kilka godzin, tak. Więc... Nie ma wątpliwości. Nie ma, ktoś niestety, trzeci, nie ma, niestety, niestety nie ma wątpliwości. Oczywiście, proszę Państwa, żeby być w pełni zgodnym z wymogami nauki, dopóki nie będziemy mieli w Polsce tego wraku, dopóki nie odzyskamy czarnych skrzynek, dopóki nie oddadzą nam Rosjanie satelitarnego telefonu i innych urządzeń nawigacyjnych, dopóty trzeba to nazywać hipotezą. I hipoteza. My tak mówimy. To dobrze. Hipotezą, dlatego że jest zupełnie oczywiste, że muszą być dopełnione te wszystkie badania, tak aby można było powiedzieć, że mamy pełny materiał dowodowy. Na tym etapie mówimy o hipotezie, ale ona jest pełna, ona jest synchronizowana, zarówno to, co się dzieje w kokpicie, to, jak zachowują się piloci, to, jak wyglądają szczątki tego samolotu, to, jak wywinięte są brzegi na zewnątrz, brzegi zniszczonego kadłuba, to, jak rozsiane są szczątki, jak mówię, wielkości ręki, nie tylko na tym obszarze, który Państwu jest pokazywany od szosy Kutuzowa do lotniska, ale także tym od za szosą Kutuzowa, a tam leży kilkaset tych szczątków samolotu, o czym nigdy Państwu w ogóle ani słowa nie powiedziano. To, co wiemy o obrażeniach ofiar, to wszystko wskazuje na to, że mieliśmy czyli do czynienia jest to uczciwa z działaniem analiza. Z tego można by wnioskować, że tutaj rząd polski jest odpowiedzialny za to, że nie jest to do tej pory, że tak ślamazarnie tak. Idzie wyjaśnienie tego wszystkiego. Niestety rząd Donalda Tuska jest także odpowiedzialny za aprobatę fałszowania dowodów, za współdziałanie w fałszowaniu
dowodów. Minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, miał obowiązek natychmiast, jak tylko się dowiedział o tym, że Rosjanie weszli na teren tego zdarzenia, przypomnieć, że to jest przecież obszar eksterytorialny. Ten samolot miał takie same prawa, jak każda polska ambasada. Nikt tam nie miał prawa wejść poza ratowaniem życia. Ale przecież pan Sikorski już 15 minut po tej tragedii dzwonił, mówiąc, że wszyscy zginęli. Skąd on mógł wiedzieć? 20 minut po tej tragedii, blisko 100 osób, gigantyczny obszar, żadnego ciała jeszcze wtedy nie znaleziono, a on mówi, że wszyscy zginęli, że zginął prezydent. Myśli pan, że prokuratura 20 to wyjaśni minut, wszystko? Polska? Wie ojciec, ja bym chciał, żeby prokuratura polska, pan Sikorski, pan Lasek, pan Tusk, żeby oni zmierzyli wreszcie tą brzozę. Żeby oni wreszcie zmierzyli tą brzozę, bo w raporcie pana Millera jest napisane, że ona była złamana na wysokości 5 metrów, a prokuratorzy rosyjscy 4 godziny po tej tragedii mówią, że była złamana na samym koniuszku. Więc niech oni najpierw zmierzą brzozę. Jak zmierzą brzozę, to mogą się wziąć za bardziej skomplikowane czynności. Ale najpierw niech zmierzą brzozę. Panie ministrze, ja śledzę różne wypowiedzi na ten temat i w internecie, i w mediach. Często tych mediach, które my też nie akceptujemy, ale cały czas mówi się, że komisja pańska, że pan od razu mówi zamach, zamach. A tutaj słyszę od pana ministra, że to jest hipoteza, że trzeba do końca ją doprowadzić. My się zajmujemy badaniem, a nie propagandą. Pan uczciwie podchodzi do rzeczy, a nie tak jak ci z tej przeciwnej strony rządowej, z komisji Millera, którzy od razu założyli bez badania, że nie było zamachów, że ileś było tych podejść kłamliwych, później zmieniali te swoje wypowiedzi, że błąd pilotów i tak dalej od razu. Że brzoza na 5 metrach, prawda? No, szukają teraz tych 5 metrów i nie mogą ich znaleźć. Cieszymy się, że pan tutaj podjął się tego, żeby stanąć na czele tejże komisji. Dziwię się, że ci z komisji pana Millera nie przyszli na konferencję, które państwo organizowaliście. Zapraszaliśmy ich, specjalnie przyjechali nasi specjaliści z całego świata, eksperci pana Donalda Tuska, kogokolwiek by wyznaczył, bo to jest ich sprawa, ja nie wchodzę, mieli tyle samo czasu przeznaczonego na debatę, nikt z publiczności nie mógł im przeszkadzać, nie odważyli się przyjść. Tak jak pan Tusk dzisiaj zapowiedział już, że 10 ucieknie, bo nie ma odwagi spojrzeć w twarz pamięci tych, którzy polegli. Tak, jest to wielkie zaniedbanie. Wiemy, że powinna Komisja Międzynarodowa to badać. Tak się nie stało. Blisko 70% Polaków domaga się Komisji Międzynarodowej. Tak, i tak powinno być. Tak powinno być. Panie ministrze, i tak będzie, proszę ojca. I tak będzie. Tak było. Na pewno. Dziękujemy. Na pewno. Szanowni państwo, nie wyobrażam sobie, byśmy my jako naród, by Polacy mogli przejść do porządku dziennego nad tak straszliwą tragedią i żebyśmy zaniechali wyjaśnienia tego do końca, nie tylko jak zginął pan prezydent i cała polska elita, ale także tego, kto jest za to odpowiedzialny, nie wyciągnęli z tego wszystkich wniosków. Powinien być konsekwencje. Na pewno tak będzie. Wyciągnięte. Dziękuję za właśnie rzeczowe, takie krótkie, ale rzeczowe wyjaśnienie ludziom. I to, że są państwo w tej swojej grupie, w tym zespole uczciwi, że od razu nie zakładacie, że to zamach, ale państwo dążycie do tego, żeby państwo polskie również przyłączyło się do tego rzeczowego badania i żeby była wyciągnięta konsekwencja. Rząd, dlatego że ja chcę bardzo jasno powiedzieć. Państwem reprezentuje państwo zespół parlamentarny w nie mniejszym stopniu niż rząd, ma mniejsze możliwości techniczne mamy jako posłowie i senatorowie, to prawda, ale to nie jest tak, że państwem jest tylko pan Donald Tusk. Pan Donald Tusk reprezentuje administrację rządową i niestety reprezentuje ją w sposób urągający polskiemu interesowi narodowemu, a my staramy się reprezentować państwo polskie tak, jak zasługuje na to nie tylko pamięć pana prezydenta, ale jak zasługuje na to naród polski, który dąży do pełnego wyjaśnienia prawdy i dąży do budowy swojego państwa w niepodległości, w tradycji narodowej, wierzy. Tym bardziej, że zginęli ludzie z różnych opcji. Tak, my nie dzielimy śmierci. Wszystkich opcji. W żaden sposób. Dlatego naród polski wymaga i powinien spodziewać się pełnego wyjaśnienia i tego, żeby stanęli przed sądem, przed Trybunałem Stanu ci ważni z państwa z rządu polskiego,
którzy przyczynili się do tych kłamstw i blokowali sprawę związaną z wyjaśnieniem tejże katastrofy. Jest już 3 lata od tego czasu i uważam, że obywatele powinni się domagać wyjaśnienia tego do końca. Pragnę podziękować panu za to ten wielki wysiłek. My nie sądzimy, my wyjaśniamy, a sądzić będzie kto inny. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Dziękuję najmocniej. Dziękuję.